Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na filmik, w którym poznacie lub utrwalicie nazwy i kolejność miesięcy w roku. Pierwszym działaniem, o które Was poproszę, to łapka w górę, bo rozpoczynamy film. Rok ma 12 miesięcy. Pierwszym miesiącem jest styczeń, drugi miesiąc to luty, trzeci miesiąc nazywa się marzec, czwarty miesiąc to kwiecień, piątym miesiącem jest maj, szósty miesiąc. To czerwiec, siódmym miesiącem jest lipiec, ósmy miesiąc to sierpień, dziewiąty miesiąc to wrzesień, dziesiąty miesiąc nazywa się październik, jedenasty miesiąc to listopad, Dwunastym ostatnim miesiącem jest grudzień. Powtórzmy po kolei nazwy miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. W ciągu roku możemy wyróżnić cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna rozpoczyna się 21 marca, lato rozpoczyna się 22 czerwca, jesień rozpoczyna się 23 września. A zima rozpoczyna się 22 grudnia. Skoro wiosna rozpoczyna się 21 marca, to wiosennymi miesiącami będą częściowo marzec, cały kwiecień, cały maj i częściowo czerwiec. Skoro lato rozpoczyna się 22 czerwca, to letnimi miesiącami będą częściowo czerwiec, cały lipiec, cały sierpień i częściowo wrzesień. Jeśli jesień rozpoczyna się 23 września, to jesiennymi miesiącami będą częściowo wrzesień, cały październik, cały listopad i częściowo grudzień. A skoro zima rozpoczyna się 22 grudnia, to zimowymi miesiącami będą grudzień, ale częściowo cały styczeń, cały luty i częściowo marzec. A teraz uzupełnijmy brakujące nazwy miesięcy. Jaki miesiąc jest przed lutym? I po lutym, przed lutym jest styczeń, a po lutym marzec. A więc styczeń, luty, marzec. A jaki miesiąc jest przed listopadem i po listopadzie? Przed listopadem jest październik, a po listopadzie grudzień. A więc październik, Listopad, grudzień. A jaki miesiąc jest po kwietniu? Przed czerwcem? Po czerwcu? Po sierpniu, ale przed październikiem? Przed czerwcem jest maj, po czerwcu jest lipiec. Po sierpniu jest wrzesień. Popatrzcie, w jaki sposób uzupełniliśmy brakujące miesiące. Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik. A teraz spróbujcie uzupełnić brakujące nazwy miesięcy w rymowankach. Oto pierwsza rymowanka. Jest, m, mm, wkładaj ciepłe buty. Który miesiąc będzie pasować? Oczywiście luty. Jest luty, wkładaj ciepłe buty. W, m, mm, jak w gaju który miesiąc wpiszemy? Będzie to maj, a rymowanka będzie brzmiała w maju jak w gaju. M mm, już pierwszego dnia święto dla dzieci ma. O, jaki miesiąc chodzi? To czerwiec. Czerwiec już pierwszego dnia święto dla dzieci ma. W? Mm, pusto w sadzie? Który to miesiąc? To listopad. Rymowanka będzie brzmiała w listopadzie, pusto w sadzie. Jeśli macie ochotę powtórzyć nazwy i kolejność miesięcy, a także znaki rzymskie w odniesieniu do yy, nazw miesięcy, to zapraszam Was na inne filmiki, yy, w których właśnie takie treści się przewijają. Link do nich zamieszczę na dole w opisie filmiku pod filmikiem, abyście mogli obejrzeć również inne filmiki, zagrać w gry online, które sugeruję, tak byście nazwy miesięcy mieli perfekcyjnie opanowane i utrwalone. Hej, żegnam się z Wami, trzymajcie się, pa! Miłego dnia! Nie zapomnijcie o lajku.